Turniej w 1968 roku uzyskał nową nazwę. Od tamtej pory nie był to już Puchar Narodów Europejskich, a Mistrzostwa Europy UEFA. Zmieniono również regulamin kwalifikacji. Od teraz reprezentacje narodowe były losowane do 8 grup, po 4 zespoły w każdej. Wyjątkiem była grupa czwarta, w której znalazły się 3 zespoły. Zwycięzcy grup eliminacyjnych grali 2 mecze ćwierćfinałowe, których wygrani meldowali się w Mistrzostwach Europy. Największą niespodzianką było odpadnięcie RFN już w pierwszej fazie kwalifikacji. Niemcy pogrzebali swoją szansę na awans pechowym remisem 0-0 z Albanią w Tiranie. Dużo emocji było w grupie z Hiszpanią, Czechosłowacją, Irlandią i Turcją. Mistrzowie Europy sprzed 4 lat przegrali 1-0 w Pradze, a także zremisowali mecze w Dublinie i Stambule. Czechosłowacy grali bardzo pewnie i jedną nogą byli już w ćwierćfinale. Niestety, w ostatnim meczu pechowo przegrali 2-1 z Irlandią, tracąc ostatnią bramkę w samej końcówce. Wynik ten sprawił, że Hiszpania wygrała grupę i awansowała do ćwierćfinału. Polska cały czas grała bardzo słabo. Los przydzielił nas do grupy z Francją, Belgią i Luksemburgiem. Jako jedyni w tej grupie straciliśmy punkty nawet z drużyną z Luksemburga. Najlepszy mecz biało-czerwoni zagrali z Belgią w Brukseli. Kiedy po hat-tricku Janusza Żmijewskiego i jednym golu Lucjana Brychczego wygraliśmy 4-2. Pozostałe punkty zdobywaliśmy tylko w meczach z Luksemburgiem, wygrywając 4-0 i remisując 0-0. Awans do ćwierćfinału wywalczyli Bułgaria, ZSRR, Węgry, Włochy, Francja, Anglia, Jugosławia oraz Hiszpania. W jednym z ćwierćfinałów Jugosławia rywalizowała z Francją. Po remisie 1-1 w Marsylii rewanż okazał się prawdziwym dramatem dla trójkolorowych, którzy przegrali w Belgradzie 5-1. Dużo działo się również w rywalizacji ZSRR z Węgrami. Pierwszy mecz w Budapeszcie zakończył się zwycięstwem Madziarów 2-0, lecz rewanż w Moskwie zdominowali Sowieci, wygrywając 3-0 i awansując do Mistrzostw Europy. Włosi długo męczyli się z Bułgarami, przegrywając w Sofii 3-2. Rewanż w Neapolu potoczył się zgoła odmiennie. Squadra Azzurra wygrali 2-0 i zameldowali się w turnieju finałowym. Ostatnim ćwierćfinałem była rywalizacja Mistrzów Europy z 1964 roku Hiszpanów z Anglikami, a więc Mistrzami Świata 1966. Pierwszy mecz na Wyspach Brytyjskich gospodarze wygrali 1-0, a na Estadio Santiago Bernabeu również górą byli Anglicy. Tym razem 2-1, co oznaczało odpadnięcie już na etapie kwalifikacji drużyny broniącej tytuł mistrzowski. Na Mistrzostwach Europy we Włoszech oprócz gospodarzy zagrali Anglia, ZSRR i Jugosławia. W pierwszym półfinale rozgrywanym we Florencji Jugosławia rywalizowała z Anglią. Na tablicy wyników długo utrzymywał się wynik 0-0, mimo bardzo ofensywnej gry obu drużyn. Jedyny gol meczu padł w 86 minucie, kiedy to Dragan Dżajić dał wygraną drużynie z Bałkanów. Drugi półfinał rozegrano w Neapolu. Gospodarze turnieju zagrali ze Związkiem Radzieckim. Rywalizacja zakończyła się remisem. Dogrywka również nie przyniosła rozstrzygnięcia. Według ówczesnego regulaminu o awansie dalej miał przesądzić rzut monetą o nominale 10 franków francuskich. Po jej upadku na murawę całe Włochy oszalały ze szczęścia. Italia w finale. W meczu o trzecie miejsce Anglicy pokonali 2-0 drużynę Związku Radzieckiego. Gole zdobyli Bobby Charlton i Geoff Hurst. Finał odbył się 8 czerwca 1968 roku na Stadio Olimpico w Rzymie. Był to bardzo upalny dzień. Wszystkie osoby przebywające tamtego dnia w stolicy Włoch schowały się w domach ze względu na żar lejący się z nieba. Mecz zaplanowano dopiero na godzinę 22:15, by można było swobodnie oddychać. Na stadionie zjawiło się 85 tysięcy kibiców. Faworyt meczu był jeden – Włosi. Niespodziewanie za sprawą Dżajicia to drużyna z Bałkanów wyszła na prowadzenie. Później głównym bohaterem był już tylko arbiter Gottfried Dienst, najpierw nie uznając drugiego gola dla Jugosławii. Kilka minut później Włosi mieli rzut wolny. Do Mengini uderzył piłkę na bramkę Pentelicia, nie czekając na gwizdek sędziego i w momencie, kiedy golkiper drużyny z Bałkanów ustawiał mur
nie będąc gotowym na interwencję. Jugosławianie byli w szoku, gdy sędzia uznał gola. Ostatecznie zarówno po 90, jak i 120 minutach wynik nie uległ już zmianie. Remis 1-1 oznaczał powtórkę finału. W meczu decydującym o triumfie nie było bowiem rzutu monetą, a rywalizację trzeba było zacząć od nowa. Dwa dni później, 10 czerwca, mecz rozpoczęto od nowa. Włoski trener, biorąc pod uwagę dwie rozegrane dogrywki w ciągu kilku dni, zdecydował się na 5 zmian w składzie. Jednym z nowych graczy był Luigi Riva, który już w 12 minucie dał Włochom prowadzenie. Jugosławianie długo protestowali, próbując przekonać arbitra o spalonym. Ostatecznie trafienie zostało uznane. Po 30 minutach gry bramkę zdobył debiutant Pietro Anastasi. Więcej bramek w finale już nie padło. Włosi zostali mistrzami Europy, a w Jugosławii pozostał niesmak. Gwiazdą turnieju został strzelec pierwszej bramki z powtórzonego meczu finałowego Luigi Riva. Dziękuję bardzo za oglądanie kolejnego filmiku na moim kanale. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i łapek w górę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!